Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam naszych słuchaczy. Pani minister, już 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z jakiego powodu te wybory są tak ważne, a przede wszystkim jak przekonać Polaków, żeby zechcieli w tych wyborach uczestniczyć? To są bardzo ważne wybory dla Polski i bardzo ważne dla Europy i ważne, aby w tym następnym okresie programowania nie zabrakło Polski właśnie w Unii Europejskiej, nie zabrakło naszego głosu. Idziemy do tych wyborów z hasłem jako Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, hasło, które brzmi: bądźmy sobą w Europie, bądźmy dumnym narodem, bo mamy piękną historię, piękną tradycję, pokażmy ją tym bardziej jeszcze Europejczykom. Natomiast też chcemy, aby ten czas, kiedy jesteśmy członkiem w Unii Europejskiej, był dla nas jak najbardziej korzystny. A mamy naprawdę wiele do zrobienia w każdej dziedzinie życia. Zarówno w dziedzinie kultury, która jest mi bardzo bliska, ale też jeżeli chodzi o służbę zdrowia, musimy dogonić trochę Europę, bo ten czas, kiedy już inne państwa dostawały te środki z budżetu Unii Europejskiej, pamiętamy ostatnie 3 lata, Polska ich nie dostawała. Naprawdę jest ta świadomość chyba już w społeczeństwie, że to był stracony czas dla naszego kraju. Inne kraje, które dostały te pieniądze, już mają bardziej zaawansowane technologie w dziedzinie zdrowia, w dziedzinie bezpieczeństwa, skorzystały z nich samorządy, przedsiębiorcy, a u nas niestety ten czas kuleje, więc ważny jest nasz głos, ważne jest nasze uczestnictwo, abyśmy byli tam w Parlamencie Europejskim, gdzie stanowione jest prawo, też dotyczące każdej dziedziny życia, stąd kandydowanie i zachęcam państwa, abyście poszli na te wybory 9 czerwca. Kandyduje pani z listy Trzeciej Drogi jako jedynka z PSL-u, a jednocześnie pełni pani ważną rolę w polskim rządzie. Dlaczego zdecydowała się pani na ten krok? To nie była łatwa decyzja. Od połowy grudnia pełnię ważne stanowisko. Jestem wiceministrem w resorcie kultury, ale też generalną konserwator zabytków. I wierzcie mi państwo, jest tam bardzo dużo pracy. Zresztą wizytę moją w Płocku również rozpoczęłam od spotkania z księdzem biskupem, gdzie rozmawialiśmy o potrzebach dotyczących kurii, ale Płock to miasto piękne, historyczne, zabytkowe i tutaj na każdym kroku niemalże potrzebne są środki i wsparcie. I też wiem, że ten czas, kiedy jestem w tym ministerstwie, jest dla mnie też ważny. Ale mam bogate doświadczenie samorządowe. Byłam 2-krotnie radną samorządu województwa mazowieckiego. Jestem też posłem, stąd ponad 20 lat pracowałam w samorządzie, stąd doskonale znam Mazowsze. Znam każdy samorząd, znam instytucje kultury, szkolnictwo, też służbę zdrowia. Na co dzień spotykam się z mieszkańcami Mazowsza i myślę, że to moje doświadczenie jest dobre i przyda się w Unii Europejskiej. A czym konkretnie chciałaby pani zająć się w Parlamencie Europejskim? Najbliższe sercu jest mi oczywiście kwestie, sprawy dotyczące kultury, zarówno kultury tej naszej ludowej. Właśnie o tym mówimy, mówiąc o bądźmy sobą w Europie. Dbajmy o nasze korzenie, o naszą tradycję. Mówmy o tym, jak ważne to jest dla nas Polaków i to nas wyróżnia w Europie i nie chcę, abyśmy zapomnieli o tym, abyśmy tylko weszli tam i właściwie nie stanowili sami o sobie. Chcę, żeby to było widoczne, o to zadbam, ale też o środki na ochronę zabytków, bo jest ich wciąż za mało, chociaż ostatnie miesiące to dodatkowe pieniądze, które jednak z KPO zostały uruchomione i są one dzielone w takim programie Feniks. Zachęcam państwa do odwiedzania strony internetowej Ministerstwa Kultury. Natomiast jest szereg kwestii dotyczących polskiego rolnictwa i co najważniejsze,
bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast, no, wiecie Państwo, nowe technologie to jest chyba to, co, no, co pozwoli nam nadążać za tym marszem w Unii Europejskiej. I na to również potrzebne są nowe środki budżetowe. No ale to tak jak powiedziałam, to też stanowienie prawa i chciałabym, żeby nie było ono stanowione bez nas. To jest ważne, żeby zachować polskość, tożsamość narodową w Unii Europejskiej. Tak? Naszą kulturę pokazać, że jest ona dla nas ważna, sztandarowa, że umiemy piękna. O nią dbać. Tak, jest piękna. Organizuje pani dzisiaj w Płocku konferencję prasową. Czego ma dotyczyć? Właśnie chcę powiedzieć głośno o tym, wspólnie z panem marszałkiem Piotrem Zgorzelskim, dlaczego kandyduję. Dlaczego te wybory są tak ważne dla mieszkańców Mazowsza, ale Polaków? I myślę, że musimy uświadomić też mieszkańcom Mazowsza zwłaszcza, że województwo nasze jest województwem dużym, pięknym, bardzo szybko się rozwijającym regionem w Polsce, ale też i w Europie. Natomiast jest to województwo takie, które jest trochę podzielone na dwie części, czyli jest Warszawa i aglomeracja miejska i to jest teren bardziej bogaty i to zielone Mazowsze, piękne zielone Mazowsze, o którym tak często mówimy, które jeszcze jest regionem, które należy bardziej dofinansować. I myślę, że tutaj jest wiele do zrobienia. Chcę zachęcić mieszkańców Płocka i okolic, aby poszli na te wybory, że mają kandydatów, którzy są stąd, czyli z Mazowsza. Nie są to osoby, które gdzieś tam z Gdańska przyjeżdżają i może nigdy do Płocka nie zechcą przyjechać, a może zechcą. Ale że ja jestem samorządowcem też, który zna potrzeby tego regionu i warto na mnie głosować. Czekamy w takim razie na konferencję prasową. Ja natomiast bardzo dziękuję, że znalazła pani czas w kampanii wyborczej na odwiedzenie naszego studia. To ja bardzo dziękuję pani redaktor i zachęcam wszystkich państwa, abyście poszli 9 czerwca na wybory. Przyłączamy się oczywiście do tego apelu gorąco. Bardzo dziękuję za rozmowę. W moim studiu gościła dzisiaj minister Bożena Żelazowska.